Dzisiaj zaczęliśmy nasz trening od rozgrzewki krótkiej, a następnie przeszliśmy do testów, zaczynając bieg od 5 metrów. Biegało się trochę źle, bo wiatr przeszkadzał. Najtrudniejszym chyba było bieg na 5 metrów. Jak się będzie szybki, to też będzie łatwiej wykonywać te zawody i będzie łatwiej okiwać przeciwnika. Moim marzeniem jest zostać zawodowym piłkarzem i grać w jakimś dobrym klubie pozagranicznym. Kompleksowości, czyli szybkości i wytrzymałości, natomiast to jest bardzo ważny akcent. Tak to się mówi, szybkość jest nieodzownym elementem tego, żeby grać dobrze w piłkę nożną. Można ją w stopniu 30% poprawić. Dzisiaj badamy to na fotokomórkach, to jest bardzo precyzyjne. Chłopcy zmobilizowani, zmotywowani, zaangażowani. Wierzę, że są tu typowi szybkościowcy, a przy tym i dobrzy piłkarze. Z kolegami biegaliśmy na szybkość, na 5, 10 i 30 metrów, żeby jak najszybciej biec. Myślę, że mi właśnie w tych biegach bardzo dobrze poszło. Były duże dystanse i małe, ale mam nadzieję, że miałem dobry wynik. Ogólnie takie wrażenie okej, ale bardziej tak na rozgrzewce to byłem taki rozkojarzony w ogóle. Wszystko mi tak wyleciało z głowy i ciągle byłem nakręcony, że jak mi pójdzie na testach. Marzę, żeby być bardzo dobrym piłkarzem, żeby przejść do jakichś znanych drużyn. Myślę, że mi dobrze poszło. Nie wiem jak innym, ale ja jestem z siebie zadowolony.